Cześć, tu Tytus Pixel Retro Shop i Sebastian. Sebastian jest dzisiaj z nami. Pokażemy wam grę Travis Strikes Again, No More Heroes. I ty nie wiesz nic na temat. Zupełnie. Pierwszy raz spotykam się z grą i nie grałem w poprzedniej części. Wiem tyle, że były. I w sumie tyle. No to ja może coś powiem. To jest... Za tą grą stoi Suda51, bardzo charakterystyczny, charyzmatyczny, awangardowy twórca gier. No, były dwie części, pierwsze No More Heroes i No More Heroes 2. Przyznaję od razu bez bicia, w dwójkę nie grałem, w jedynkę grałem na Wii U. To była gra, która wykorzystywała ruchy, cięło się tam mieczem. Generalnie chodzi o to, że jest liga zabójców. I jest top 10 tych zabójców i nasz Travis Touchdown, on bardzo chce być w tam top 1 wśród tych zabójców. I ta gra Travis Strikes Again to nie jest jakby trzecia część No More Heroes, to jest taka mniejsza gra, co za to idzie, tańsza gra, która jest jakby takim pomostem do trzeciej części. Także też nie należy od tej gry wymagać jakby i patrzeć na nią, że ona jest trzecią częścią. Batman przyjechał, odnalazł Travisa, który przeszedł już na emeryturę, już nie jest asesynem. Odnalazł go w lesie w południowych Stanach, gdzieś. Grającego w gry. Take one more step. And you're dead. It's too late. Die! You're really fucked up now, old man. You wanna play? Let's play. Bring it, nerd. Pay your debt in blood. Hold up. I've been away a long time. Batman, Travis mu zabił córkę. Let me at least introduce myself. Wcześniej. Touchdown. You murdered my daughter. Don't pretend you forgot. Quit making this shit confusing. They need to know about the most badass assassin in video games. You bastard! Quit trying to butter up the gamers! Your fight is here in the real world, son of a bitch! Nice work, dickhead. What the shit? The Death Drive Mark II. The Phantom Game console. So this is where it's been hiding. Stranger Things wygląda logo. No i co? Robi wrażenie, nie? I my wam pokażemy po prostu gameplay od początku. Trochę to potniemy, zobaczymy, gdzie nam się uda dojść. Na początku będzie taki trochę samouczek. No mi się estetyka tej gry bardzo podoba. Ma mieszane recenzje ta gra w ogóle, że jest trochę nudnym slasherem, ale przekonamy się. Just die. No cała gra jest trybiutem do retro gamingu trochę. Fajny, fajny klimat, ja lubię. Jak w Terminatorze, Travis na Golasa. No i jesteśmy w grze. W środku konsoli, która nas wciągnęła. Don't underestimate video games.
No cała gra jest, ma taki humor specyficzny dla tego Sudy 51, który jak widzieliśmy jest też reżyserem całej gry. Twórczyni, kreator, Juvenil. No, tutaj będzie nas uczyć teraz jak grać w tę grę. Ta gra jest takim niezobowiązującym slasherem po prostu. Wydaje mi się, że te recenzje, że ta gra jest nudna po jakimś czasie, że przeciwnicy są podobni. No chyba też wynikają te niezadowolenie recenzentów, wynika też z tego, że chyba oczekiwania były bardzo duże wobec tej gry, nie? Chyba za duże, jak na taką grę, która jest takim przejściem między drugą a trzecią częścią, jakby jest przygotowaniem dopiero do trzeciej części, nie? I po prostu chyba troszeczkę za duże były oczekiwania, bo mi się gra podoba i można się wyżyć. Grała obraz przeskalowany tak 4:3 i to też jest taki trybut dla starych gier, ale chodzi cały czas w 60 klatkach, także to jest też fajne, bardzo płynne, bardzo przyjemnie to wygląda. No jest toaleta. W toalecie Travis robi save'a. Robi dużego albo małego save'a. Zrzuca dane. Sterować też w ten sposób, nie? Jest po prostu... To gra za ciebie wybiera, jak widać, nie? A to też jest taki zamysł, nie? Mi się wydaje. No też zarzutem do tej gry było właśnie to, że ci przeciwnicy są tacy podobni do siebie. No to nie wiem, no dla mnie to nie jest taki zarzut. Po prostu ta gra ma spójną koncepcję estetyczną, że tak powiem. I po prostu nie jest to dla mnie zarzutem. No też mówię, nie ma co wymagać od tej gry, która jest taką małą zapowiedzią dopiero trójki, nie? Więc można też tak spojrzeć na tę grę. Można też, jeżeli ktoś jest fanem tego typu gier, No More Heroes, to dostając grę mniejszą, tańszą, jako zapowiedź albo takie coś, żebyście poczekali na trzecią część, to i tak moim zdaniem jest to lepsze, że dostajecie taką grę, niż że jak Blizzard studio wypuszcza mobilną, nie? No właśnie. Także to bym raczej się nie spinał w związku z tym. Boże. Ja tak to widzę, wolałbym dostać powiedzmy dodatek do Diablo 3. Niż gierkę mobilną. Tak, dokładnie.
No i tutaj mamy ramen. Ramen. Ramenik. Najmodniejsze obecnie żarcie. No, bardzo dobre swoją drogą. Bardzo dobre swoją drogą i ramen tutaj nam przywraca energię. Bardzo się cieszy pan od ramenu. No, no, bardzo miły wyraz twarzy w ogóle. Takie shoyu. Pięknie. Zjadłbym teraz taki ramen, powiem ci. Może jak nagramy film, to pójdziemy na ramen. Kupując tą grę, przynajmniej wersję pudełkową, dostajemy kod. Kody, które umożliwiają później włączenie dodatków, które się będą pojawiać. Czyli nowych zawodników, którymi możemy grać, nowych bohaterów i jakby co za tym idzie, jakby nowych fabuł. Także gra będzie, fajne jest to, że jest zapowiedziane, że właśnie są zapowiedziane chyba dwa dodatki. Będziemy mogli grać Bad Girl i jeszcze jednym bohaterem. Także no fajne to jest, nie? Że kupując grę jakby ma się jakiś tam bonus za jakiś czas dostaje jeszcze, żeby wrócić do gry na przykład. Psisko. Ale psi syn. Wow. No zobaczymy, czy ten boss po prostu trzeba go miażdżyć dowolnie, czy też wyszukiwać mu jakieś słabe punkty i tak dalej. Nie, wygląda to, że trzeba go bić. Nie ginąć przede wszystkim. No psiku, ta trochę z niego jest. Dało się. Rozjechałeś go walcem. Ale podoba mi się, bo w sensie to jest akurat to, co jest fajne w tej grze, w takim razie mi się to podoba, że przynajmniej ten boss był taki, że się właśnie z nim biło, trzeba było unikać tak bardziej Dark Soulsowo, trochę jak Fury jest taka gra, która z takim bullet hellem, że cała gra polega na tym, że bierzesz się tylko z bossami, jeden po drugim bossy bierz. To właśnie też no, na pewno jest bardzo podoba mi się to. Muzyka jest bardzo dobra w tej grze i to nawet recenzenci, którym się ta gra nie do końca podobała, to wszyscy to podkreślają. To jest fajna taka muzyka klubowa, ale taka low-fi trochę. Fajnie jest. Te motywy muzyczne są takie niedrażniące, a jednocześnie cały czas powraca, nie? I cały czas zwracasz na to uwagę, że to jakiś czas przypomina się, że ta muzyka tam jest, nie? Po prostu. No, niedobrze, bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. W stronę słońca, pamiętaj. A przy słoneczku kibelek, piękna sprawa. Z takim widokiem mogę się załatwić. W stronę słońca. Electro Triple Star. Czekałem na ciebie. I teraz sobie o grach porozmawiają. Czyli Travis jest fanem Electro Triple Stara. Dlaczego musimy walczyć ze sobą? To jest pytanie. Ale estetyka tej gry bardzo mi odpowiada, bardzo się podoba. Jestem.
Jak uciec przed tym jego ciosem? Nie, trzeba bardzo daleko, daleko chyba trzeba od niego wtedy, nie? Nie. No jeszcze jego pobratymcy. No udało się. Lubi sobie szczelić. Adios. W Tekenie. Pięknie. I po co ci to było? You win. Wydaje mi się, że warto spróbować zagrać w tą grę. I tym optymistycznym akcentem w toalecie zakończymy tą recenzję. Ja oczywiście Was zapraszam do Pixel Shopu przy ulicy Śrutowej 14 we Wrocławiu. Zobaczcie też naszego Facebooka, tam różne wydarzenia. Robimy też streamy otwarte dla publiczności co piątek o 18. Zapraszam też na kanał, na te streamy. I co? Zasubskrybujcie kanał koniecznie i łapka w górę. Takie to jest trochę żałosne, ale tak słyszałem, że tak trzeba mówić. To zasubskrybujcie. Cześć, do następnego razu. Cześć. Pa.